Cześć, witam serdecznie. To są logarytmy poziom rozszerzony, czyli co dzisiaj będziemy mieli rozszerzonego względem podstawy. Dwa proste wzory. Pierwszy z nich jest taki. Chciałbym wiedzieć, ile jest logarytm przy podstawie a z x do jakiejś tam n tej potęgi. Ile by to było? To jest całkiem przydatne. Co w takiej sytuacji się dzieje? Gdybyśmy sobie to rozpisali, to jest po prostu logarytm przy podstawie a z x razy x razy x razy x i tak dalej. I tych x razy x jest n razy. N razy sobie mnożymy to x. No a z poprzedniej lekcji wiedzieliśmy, że z podstawy o logarytmach, że kiedy mnożymy, to tak jakbyśmy dodawali te logarytmy przy tej samej podstawie. Czyli logarytm przy podstawie a z x plus logarytm przy podstawie a z x i jeszcze jeden taki logarytm i tak dalej. I tyle będziemy dodawać, ile tutaj razy mnożyliśmy, czyli po prostu n razy. N razy będziemy dodawać. Ale dodajemy cały czas tą samą liczbę, więc tu mam jeden taki logarytm, 2, 3, n takich logarytmów. N logarytmów przy podstawie a z x. Czyli innymi słowy, n razy logarytm przy podstawie a z x. Właśnie sobie udowodniłem, że kiedy mam x do n, to jest n logarytmów, czyli ta liczba, można ją wywalić przed logarytm. Bardzo, bardzo się przydaje w liczeniu logarytmów, bo upraszcza bardzo często sprawę. I za chwilę sobie wykorzystamy tę właśnie nowo poznaną zasadę do wyprowadzenia następnego wzoru. Czyli napiszmy na czysto, do n tej równa się n logarytmów przy podstawie a z x, tak jak wykazaliśmy. Świetny wzór, bardzo, bardzo przydatny i często wykorzystywany. No dobra, a co jak mam na przykład logarytm przy podstawie a z y i to jest równe jakieś tam l, czyli a do l jest równe y, ale ja chciałbym nie logarytm przy podstawie z a, bo nie chcę przy podstawie a, chciałbym mieć inną podstawę w logarytmie, na przykład b. Logarytm przy podstawie b z tej liczby chciałbym policzyć z y jest równe jakieś k, którego nie znam, ale chciałbym właśnie policzyć przy innej podstawie ten logarytm. Jeżeli by tak było, to znaczy, że b do k tej jest równe y. Chciałbym policzyć, ile jest równy ten logarytm, czyli chciałbym policzyć to k. Tu mam, że b do k to jest równe y i a do l t jest równe y, więc mogę przyrównać do siebie te liczby. B do k równa się a do l. Ale to, co mówiłem w też podstawie, k jest tutaj w tej chwili uwięzione, tak jakby. Nie wiem wciąż, ile jest równe k, czyli nie wiem, ile jest równy ten logarytm, żebym mógł go w końcu zapisać. No to co robię? Obustronnie logarytmuję go przy podstawie z b. Czyli mam logarytm przy podstawie z b z b do k tej równa się logarytm przy podstawie z b a do l tej. I teraz tak, logarytm przy podstawie z b do k tej to jest oczywiście k, no bo muszę b do k tej potęgi podnieść, żeby mieć b do k. No a tutaj to zostaje tak jak było, czyli mam logarytm przy podstawie z b a do l tej, prawda? Czyli mój logarytm przy nowej podstawie był równy k, logarytm przy podstawie z b z y, czyli z tej liczby, którą właśnie tam sobie liczę od początku, równa się logarytm przy podstawie z b a do l tej. No ale to a do l tej mogę zapisać zgodnie z tym nowym wzorem jako l razy logarytm przy podstawie b z a, prawda? Właśnie to tam na górze parę minut temu wykazałem. Na czym było moje l? L to był ten pierwszy logarytm, ten, którego podstawę chcieliśmy właśnie zamienić. To jest jakaś znana liczba, hurra, to jest dla nas świetna wiadomość. To oznacza, że L zapisuje jako ten pierwotny logarytm, którego podstawę zamieniliśmy, czyli B, nowa podstawa z tej jakiejś tam liczby, to jest L, a L to jest ten logarytm przy starej podstawie z tej liczby razy logarytm przy nowej podstawie ze starej podstawy. O, brzmi to trochę skomplikowanie, ale tak to właśnie wygląda. Że logarytm przy tej nowej podstawie to jest logarytm przy nowej podstawie z tej samej liczby razy logarytm przy nowej podstawie ze starej podstawy. Czyli jakbyśmy to sobie zapisali pod tym ładnie i schludnie, to że kiedy chcemy zamienić, chcemy mieć logarytm przy podstawie jakiejś tam nowej z jakiejś liczby, to jest logarytm ten pierwotny, czyli jakiejś starej podstawy, razy logarytm przy nowej podstawie z jego starej podstawy. Ten logarytm, kiedy chcemy zamienić na
nową podstawę. Po prostu w ten sposób zamieniamy na nową podstawę taki logarytm. Mamy dany ten logarytm, a chcemy zamienić na taką podstawę. Oczywiście to sobie można przenieść, podzielić jak chcemy. Czyli napisać, że to jest logarytm b i tak dalej, bo to jest ta liczba, którą znamy, ale to już jest kwestia po prostu przekształcenia tego wzoru. Na dzisiaj to koniec. Dziękuję Ci za obejrzenie tej lekcji. Jeżeli Ci się podobało, to zachęcam Cię oczywiście do subskrypcji naszego kanału oraz do polubienia nas na Facebooku. Nasz adres na Facebooku to facebook.com/aplusnauka. Wszelkie pytania możesz nam zadać pisząc do nas na maila a.plus.kontakt@gmail.com. Zapraszam Cię również do obejrzenia następnej lekcji. Pozdrawiam.